Chcecie bajki? Oto bajka, a przed Wami poczytajka. Witajcie serdecznie, kochani, na kolejnych poczytajkach. Dzisiaj z troszkę innego miejsca. Dzisiaj poczytamy sobie o kotach. Jedna historia jest Wam pewnie znana. Dzisiaj chciałabym Wam przypomnieć baśń o kocie w butach. Według Charlesa Perrault. Myślę, że ta historyjka jest Wam znana, ale może już nie pamiętacie dokładnie, jak to było z tym kotem w butach. Dlaczego możecie nie pamiętać? Dlatego, że całkiem niedawno na ekranach kin widzieliśmy bajkę, animację Kot w butach i była to zupełnie inna historia niż ta prawdziwa baśń, którą napisał Charles Perrault. Animacja, o której mówię, którą mogliście zobaczyć w kinie, łączy w sobie bardzo wiele różnych motywów baśniowych, bajkowych, różnych opowieści ludowych. Niestety kota w butach tak naprawdę nie ma tam zbyt wiele, dlatego myślę, że warto sobie przypomnieć tę historyjkę. Dzisiaj spotykamy się wyjątkowo nie w pomysłowym kufrze, tylko jestem, jak to się mówi, na wyjeździe i są ze mną kotki. Tu ta milusińska czarnulka to pralinka. Być może w czasie naszego nagrywania pojawią się też inne kotki, które postaram się Wam przedstawić, bo koty to są takie piękne, pluszowe, mruczące i dobre istoty, którym warto pomagać. Które pomagają człowiekowi w przeróżny sposób, samą swoją obecnością, ale także tym, że kocie mruczenie potrafi leczyć różne choroby. I to nie jest żadna bajka, to nie jest żadna baśń, tak jest naprawdę. Koty potrafią skutecznie wydobyć człowieka z depresji i pomóc mu iść przez życie nastawionym bardziej do życia niż do rezygnowania z życia. Koty są naszymi przyjaciółmi i warto kotom pomagać, tak jak robi to moja koleżanka w domu tymczasowym Tończyk. W domu tymczasowym Tończyk na stałe mieszkają trzy koty. Afrodyta, od której wszystko się zaczęło. Pralina, którą widzieliście przed chwilą. I Lewis. Pralina i Lewis są dwa czarne koty. Natomiast, ponieważ jest to dom tymczasowe, to do tej trójeczki kotów dołączają co jakiś czas również inne koty, takie koty, które czekają na swój prawdziwy, stały dom. Ania pomaga im się zaaklimatyzować, pomaga też wychować je w kocim, a jednocześnie ludzkim świecie, bo są to koty takie, które spędziły czas w schronisku, albo które zostały złapane na wolności, wysterylizowane i potrzebują po prostu swojego miejsca. To są te maluchy też, które zostały znalezione gdzieś na ulicy czy w lesie, których mama gdzieś się zgubiła albo zaginęła. Różne są historie kotów, ale koty
To naprawdę wielcy przyjaciele człowieka. Ja też mam kota i pewnie następnym razem również zobaczycie naszą lotkę. A teraz zapraszam już na nasze poczytajki. Pierwszą historią, jaką Wam dzisiaj przeczytam, jest kot w butach. Usiądźcie sobie wygodnie, albo się połóżcie, jeżeli macie ochotę, i zapraszam Was do tego, żebyście posłuchali tej baśni. Dawno temu żył stary młynarz, który miał trzech synów. Kiedy zmarł, zostawił im w spadku cały swój majątek. Nie było tego wiele: młyn, osioł i kot. Najstarszy syn odziedziczył młyn, średni dostał osła, a najmłodszy, rad nie rad, musiał zadowolić się kotem. To majątek w sam raz dla ciebie, naśmiewali się starsi bracia, którzy mieli najmłodszego za ofermę. Nie słuchaj ich, mój nowy panie, miałknął kot. Nie jestem co prawda młynem ani osłem, ale nie jestem też zwykłym kotem. Nie potrafię mleć żaren na mąkę ani dźwigać ciężarów jak osioł, ale za to nie brakuje mi sprytu. Młynarczyk spojrzał na kota z niedowierzaniem. Sprytem jeszcze nikt nigdy się nie najadł, westchnął ciężko. Najstarszy brat zbije fortunę na młynie ojca. Średniemu też wpadnie niezły grosz za przewożenie towarów na ośle, a ja będę musiał chyba żywić się myszami, które dla mnie złowisz. Kot ziewnął znudzony narzekaniem młynarczyka i powiedział: Przestań się martwić. Daj mi tylko buty i worek, a zobaczysz, że twój los wkrótce się odmieni. Rób, co chcesz, powiedział chłopak i położył się na trawie pod niebieskim niebem. Słońce grzało tak przyjemnie i zrobiło mu się tak błogo, że po chwili zasnął. Tymczasem kot założył na tylne łapy długie buty, napełnił worek owsem, zarzucił go sobie na grzbiet i wyruszył na polowanie. Kiedy znalazł się pod lasem, położył otwarty worek na ziemi, a sam ukrył się w zaroślach. Nie minęła godzina, gdy do worka przykicał zaciekawiony zając, wciągając przez nozdrza smakowity zapach owsa. Kot tylko na to czekał. Jednym susem wypadł z zarośli, zaciągnął worek i schwytał szaraka. Potem zarzucił sobie worek na grzbiet i nie tracąc ani chwili, pomaszerował w stronę królewskiego zamku. Na widok kota w butach, dziarsko dźwigającego wypchany worek, strażnicy królewscy zupełnie osłupieli. Wszelki duch Pana Boga chwali! Cóż to za dziwadło! Prowadźcie mnie do króla, zuchy! Rozkazał kot, nie zrażając się niczym. Mam dla jego otyłości niezwykły podarek. Król znany był z obżarstwa i zamiłowania do bogactw. Na czystej pieczeni błyszczącego dukata potrafił zapomnieć o całym świecie. Kot pokłonił mu się zamaszyście i oświadczył: Wasza otyłość, jasny i bogaty pan, który nieskończenie podziwia, przysyła ci w darze tego oto zająca. Racz przyjąć. Przyjmuję, przyjmuję, drogi młodzieńcze, przerwał mu król, zupełnie zapominając, że ma przed sobą kota w butach. Jakże nazywa się twój zacny pan? Kot zawahał się przez chwilę, po czym odparł pewnym głosem: Jego zamożność pan Dukacki. Powiedz jego zamożności, że sprawił nam wielką radość. Kot pokłonił się jak wytrawny dworzanin i ruszył w powrotną drogę do młynarczyka. O, wróciłeś nic poniu, powiedział z wyrzutem chłopak. Choć z drugiej strony i tak nic mi po twoim towarzystwie. Westchnął
i znów położył się na trawie pod grzejącym błogosłońcem. Kot ani słowem nie wspomniał mu o swoich wyczynach. Następnego dnia ponownie wybrał się z workiem na polowanie. Tym razem udało mu się złapać dwie dorodne kuropatwy. Z workiem podskakującym na grzbiecie pośpieszył żwawo do królewskiego zamku. Król rozpromienił się na widok kolejnego miłego jego podniebieniu podarunku. Przełknął ślinę i powiedział: ach, jakiż zaczny człowiek z twojego pana. Istotnie wasza otyłość, przyznał skwapliwie kot. Zacny i zamożny. Przez kilka następnych tygodni kot codziennie zanosił królowi sztukę zwierzyny. Nigdy jednak nie powiedział o tym zgłodniałemu i wychodłemu młynarczykowi, który wylegiwał się z pustym brzuchem na słońcu. Pewnego dnia kot spotkał w zamku królewnę, pannę wielkiej urody. Ach, zawołała urodziwa królewna i aż klasnęła w dłonie ze zdziwienia. Kot w butach! Jakie to ciekawe stworzenia żyją w szerokim świecie. Bardzo bym chciała poznać pana, takiego cudaka. Kot zmierzył ją wzrokiem i pomyślał: toż to świetna partia dla mojego młynarczyka. Nic prostszego, pani, odparł z elegancją. Znajdziesz go jutro na przechadzce w okolicach młyna. Codziennie w południe chodzi tam rozmyślać. Ojcze, jedźmy, jedźmy odwiedzić pana Dukackiego, zawołała panna, podskakując niecierpliwie. Król skinął koronowaną głową, rad, że pozna wreszcie swojego dobroczyńcę. Kot popędził co tchu do młyna. Co tam znowu? Przywitał go zaspanym głosem młynarczyk. Jutro, panie, odmieni się twój los, powiedział kot. Musisz tylko wykąpać się w rzece. Jeszcze nie widziałem, żeby kąpiel odmieniła czyjś los, odburknął młynarczyk. Ale mogę się wykąpać. Następnego ranka młynarczyk w towarzystwie kota poszedł nad rzekę zażywać kąpieli. Ledwo zanurzył się w wodzie, kot chwycił jego ubranie i schował w zaroślach. Gościńcem nadjeżdżała królewska kareta. Kot zabiegł jej drogę i zaczął wrzeszczeć w niebogłosy. Ratujcie, dobrzy ludzie! Jego zamożność pan Dukacki tonie! W oknie karety pojawiła się przestraszona twarz królewny. Szybciej, papo! Szybciej! Spieszmy na pomoc! Hej tam, gwardziści! Zawołał król gromkim głosem. Ratujcie jego zamożność z topieli! Gwardziści prędzej podążyli za kotem w stronę rzeki. Młynarczyk przeraził się nie na żarty, kiedy dwóch rozprawów zaczęło go sił wyciągać z rzeki. Myślał przyjemnie o niebieskich migdałach. Ponieważ nigdzie nie można było znaleźć jego ubrania, przebrano go w paradny strój królewski. Chłopak z początku chciał protestować, lecz bardzo spodobał mu się w kapiącym od złota ubraniu. Proszę, wasza zamożność, powiedział król, zapraszając go do karety, z której wyglądała rozmarzonym wzrokiem królewna. Młynarczyk zbaraniał zupełnie, ale bez słowa wsiadł do środka. Po chwili kareta ruszyła z turkotem przez okolicę należącą do złego czarnoksiężnika, który mieszkał w pobliskim zamczysku otoczonym wysokim murem. Kot nie tracił czasu. Co sił w łapach, pobiegł przodem w stronę łąki, gdzie pracowali w pocie czoła żniwiarze czarnoksiężnika. Panowie żniwiarze, zawołał uprzejmie. Wasze życie jest w niebezpieczeństwie. Zaraz będzie przejeżdżał tędy król i jeśli nie powiecie mu, że łąki te należą do jego zamożności pana Dukackiego, wasz pan, zły czarnoksiężnik, każe ściąć wam głowy. Zanim przerażeni chłopi zdążyli odpowiedzieć gościńcem, nadjechała królewska kareta. Hej tam, dobrzy ludzie, zawołał król. A czyje to pola kosicie? Jego zamożności pana Dukackiego, krzyknęli zgodnym chórem chłopi. I znów król cmoknął z uznaniem, mówiąc do młynarczyka. No, piękne masz dobra wasza zamożność,
a osłupiały młynarczyk, któremu coraz bardziej podobała się rola bogatego pana, odparł tajemniczo. No ba! Tymczasem kot popędził co tchu wprost do ponurego zamczyska czarnoksiężnika. Z kocią zręcznością wspiął się kilkoma susami po murze i wskoczył do wielkiej komnaty. Za suto zastawionym stołem siedział zły czarnoksiężnik. Na widok kota w butach przestał mleć zębami mięsiwo, a dzban wina omal nie wypadł mu z ręki. – A ty? Coś za jeden? – warknął w końcu. – Nigdy nie widziałeś, waszmość, kota w butach? – spytał odważnie kot. – Jak śmiesz, hultaju! – ryknął ochryple czarnoksiężnik. – Nie takie dziwy widziałem. Jestem potężnym czarnoksiężnikiem. – Właśnie w tej sprawie przychodzę, panie – odparł rzeczowo kot. – Mówią ludzie, że nie potrafisz zmieniać własnej postaci. – Ha, ha, ha! – zadudnił w komnacie straszny śmiech czarnoksiężnika. – Mogę zamienić się we wszystko, w co tylko będę chciał. – Powiadają, panie – ciągnął dalej kot – że nie potrafiłbyś zamienić się w nic większego od siebie, na przykład w lwa. Ledwo wypowiedział te słowa, naprzeciw niego stanęła rycząca bestia z lwią grzywą. Serce uciekło kotu do butów, ale opanował strach i powiedział: – Niektórzy idą o zakład, panie, że nie potrafiłbyś zamienić się w nic mniejszego od siebie, na przykład w mysz. Straszne lwisko zniknęło, a na jego miejscu pojawiła się mała, bezbronna myszka. Kotu więcej nie było trzeba. Skoczył, dopadł mysz i pożarł ją w mgnieniu oka. W tej samej chwili na dziedziniec wjechała królewska kareta. Kot zbiegł po schodach, by przywitać dostojnych gości. Otworzył drzwi powozu i ukłonił się szarmancko. – Witaj, wasza otyłość, na zamku jego zamożności pana Dukackiego. Trudno powiedzieć, kto bardziej o nim miał z zachwytu. Król? Królewna? Czy młynarczyk, który nic już z tego wszystkiego nie rozumiał? – Cóż za piękny zamek! – zawołał oczarowany król i potrząsnął ręką chłopca. – Rad jestem, że mam oddanego przyjaciela w waszej zamożności. – No ba! – wykrztuł się młynarczyk. – A teraz – oświadczył kot w butach – czas na wielką ucztę. I poprowadził gości do suto zastawionego stołu. – Czego tam nie było? Soczyste pieczenie, wonne ciastka, słodkie zamorskie owoce, najprzedniejsze wina. Pod koniec uczty król pociągnął jeszcze jeden haust ze złotego kielicha, poklepał się po brzuchu i rzekł: no, mości dukacki, widzę, że waszej zamożności naprawdę zacny i majętny młodzian. Oddaję ci moją córkę za żonę. Królewna krasnęła w ręce ze szczęścia, a kot mruknął z zadowolenia. Wkrótce potem odbyło się huczne weselisko. Młynarczyk pojął królewnę za żonę i stał się prawdziwym królewiczem. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a zwłaszcza kot, który został mianowany nadwornym szambelanem i z dumą paradował po zamku w wysokich butach. A gdy pytano czasem młynarczyka, jak doszedł do takich majętności i zaszczytów, ten odpowiadał tylko: no ba! I dodawał: to może wam powiedzieć tylko mój kot. Pralinka podsumowała bajkę. Taka jest prawdziwa historia kota w butach. Mam nadzieję, że teraz, kiedy ją usłyszeliście, już nie pomyli wam się z żadną inną bajką ani animacją, którą można oglądać na ekranie dużego albo małego kina. A teraz fragment obiecanej książki o kocie Kocisławie. Kot Kocisław i jego ludzie. Książka została napisana przez Agnieszkę Starok i wydana przez wydawnictwo Tekturka. Pozdrawiam serdecznie Joasię i panią Aleksandrę.
Może zostaniecie i posłuchacie jeszcze historii kota Kocisława. To jest kilka obrazków, a ja już się do Was odwracam i przeczytamy sobie fragmencik. Jestem kot, Kocisław. Tak przynajmniej na mnie mówią. Właściwie nawet nie wiem dlaczego. Mam piękną, lśniącą sierść. Jest jej bardzo dużo i dzięki temu jestem niezwykle mięciutki. Mam brązowe uszy i nóżki, a na plecach śmieszną łatkę w kształcie serca. Nie jestem takim sobie zwykłym kotem. O nie! Rozumiem wszystko, co mówią ludzie. Potrafię też wiele rzeczy, których nie umieją inne koty. Ale o tym jeszcze niejednokrotnie się przekonacie. To moi ludzie. Dziewczynka Karolcia i jej rodzice, mama i tata. Gdy zwracają się do mnie, mówią o sobie pan i pani. To dość dziwne. Witaj, Aniu. Przecież oni są po prostu Karolcią, mamą i tatą. Częścią mojej rodziny. Niektórzy ludzie mówią, że jestem własnością tej rodziny. Ale tak twierdzą ci, którzy na kotach się w ogóle nie znają. Przecież gdybym chciał, już dawno bym uciekł i nie byłbym niczyją własnością. Ale nie chcę, bo kocham ich tak samo, jak oni kochają mnie. Pozwólcie, że przedstawię Wam moją rodzinę. Karolcia ma 6 lat. Ma długie, czarne włosy, urocze piegi i piękny uśmiech. Jest bardzo mądra. Lubi rysować i wspinać się po drzewach. Uwielbia jeść lody czekoladowe. W tajemnicy wyjada też pastę do zębów. A to mama. Mama ma brązowe włosy i piegi, zupełnie jak Karolcia. Często się uśmiecha. Ma bardzo łagodny głos, którym woła mnie kici, kici. Gdy przychodzę, daje mi jakieś przysmaki. Mama lubi głaskać ściereczką różne przedmioty i meble. Właściwie nie wiem, po co tak robi. Sama nazywa to wycieraniem kurzów. Tata nosi okulary. Ma duże stopy i chodzi w dużych butach. Lubię czasami pobawić się butami taty. Próbuję nawet schować się do nich do środka. Tata bardzo tego nie lubi. Mówi wtedy do mnie: Ech, Kocisławie, Kocisławie, znowu będę miał pełno twojej ścierści na skarpetach. Tata często spaceruje po domu z dużym, głośnym pudłem. Na końcu tego pudła jest rura, którą tata jeździ po podłodze. Gdy skończy, uśmiecha się i krzyczy głośno: Odkurzyłem! Ciekawe, co to jest ten kurz, że i mama, i tata tak się nim interesują. Słyszałem, jak mówili niedawno, że to przez niego Karolcia tak kicha. Byli bardzo zmartwieni. Cześć, Adamie! Karolcia jest ostatnio smutna, a to wszystko przez naszą przeprowadzkę na wieś. Do niedawna mieszkaliśmy w mieszkaniu w bloku. Ot, takie sobie zwykłe mieszkanie na 3. piętrze. A teraz? Uhuhu, jak ja się cieszę! Teraz mieszkamy na wsi. A wiadomo, że koty uwielbiają wieś. Mamy duży ogródek. W ogródku rośnie trawa, warzywa i kwiatki. Czujecie, jak pachną? Psik! Na tego jestem chyba uczulony. No, ale miałem opowiadać o Karolci. Ciągle chodzi smutna, rzadko się uśmiecha. Mówi, że to dlatego, że nie ma tu przyjaciół. Niestety, koleżanki Karolci mieszkają teraz daleko i dziewczynka nie ma się z kim bawić. Muszę jej jakoś pomóc. Ostatnio podczas wieczornej wędrówki po okolicy zauważyłem, że na końcu dróżki mieszka dziewczynka w podobnym wieku do mojej Karolci. Nazywa się Tosia. Muszę je jakoś ze sobą zapoznać. Na pewno się zaprzyjaźnią. I to tak.
tyle na dzisiaj, kochani. Jestem ciekawa, co będzie się działo dalej u kota Kocisława. Czy uda mu się zapoznać obie dziewczynki ze sobą i czy będą się dobrze bawiły, a Karolcia przestanie już być smutna. Mam nadzieję, że następnym razem również do mnie dołączycie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobały dzisiejsze poczytajki. I na koniec ktoś, kto do nas podchodzi, to jeszcze pokażę Wam jednego kotka, jak się nie schowa. Chowasz się, czy nie chowasz się? O, schowałeś się. No to nic. Pralinkę już pokazywałam. Pralinkę pokazywałam, ale kto tu śpi? Zobaczcie. Tu jest jeszcze jedna kicia. Takie kiciaki ze mną dzisiaj są. O, jest kolega Jon. Cześć, Jon. To tyle w dzisiejszych poczytajkach. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Pa, pa. Do zobaczenia za tydzień.